W dniu 21 października 2023 roku w Dąbiu zostało zorganizowane spotkanie, na którym nagrodzono wyróżniające się sołectwa z terenu wschodniej Wielkopolski. Wśród wyróżnionych w konkursie Aktywna Wieś Wielkopolska znalazło się sołectwo Różków II, reprezentowane przez członkinię Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich. Laureaci wyróżnieni wybierani byli spośród zgłoszonych sołectw na podstawie swojej aktywności na płaszczyźnie społecznej i kulturowej poprzez pozyskiwanie środków i organizowanie przedsięwzięć na terenie sołectwa. Szanowni Państwo, to wyróżnienie no nieprzypadkowo otrzymało sołectwo z Różkowa II, bowiem tam to życie takie społeczne, można powiedzieć, jest naprawdę na wysokim poziomie. Dużo tam w ostatnim czasie zostało wykonane, zrobione. Panie z koła gospodyń podjęły różnego rodzaju działania, wyzwania. Zawsze coś się dzieje, aż tak często, że pani sołtys, pani radna nieraz ma problem, żeby uczestniczyć nawet w naszych tutaj imprezach, uroczystościach gminnych, bowiem też ma u siebie wiele różnych spotkań. Przykładem takim jest na przykład dzień jutrzejszy. Piątek, czyli jutro jest piątek, tak. Tyle, no widzicie Państwo, ile tam się dzieje. To tak jak dużo się dzieje, to po prostu z dnia na dzień musimy po prostu sprawdzać kalendarz, żeby dowiedzieć się, jak to jest. Ja ze swej strony chciałbym naprawdę bardzo serdecznie podziękować szczególnie tutaj pani Krysi, która pełni praktycznie wszystkie funkcje, począwszy od przewodniczącej koła gospodyń, sołtysa i radnej, ale również paniom, które naprawdę nie czekając na dotacje, organizują te wszystkie imprezy, uroczystości, a wcześniej, jeżeli chodzi o wyposażenie Domu Ludowego czy remont poszczególnych pomieszczeń, również nie czekali, działali i zanim podjęliśmy jakiekolwiek działania, to już tam naprawdę w Różkowie było bardzo, bardzo wiele do zrobienia. To wyróżnienie jest w naszym przypadku, w przypadku naszej gminy, po raz pierwszy sołectwo zostało wyróżnione przez marszałka województwa wielkopolskiego. Także bardzo serdecznie dziękuję. Pani radna przyniosła też tutaj, aby pokazać wyróżnienie, takie wyróżnienie otrzymała, więc bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i proszę podziękować również paniom z koła gospodyń i wszystkim mieszkańcom sołectwa. Dziękuję bardzo i również dziękuję za zaufanie i za typowanie właśnie do odnowy wsi na takie wyróżnienie, które po prostu wśród tylu sołectw udało nam się. Także ślicznie też dziękuję w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców. Dziękuję.